Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emilka. Witam was bardzo serdecznie w 10. i ostatnim odcinku tej serii, dlatego że dziś Wigilia, mamy święta i właśnie dlatego już na początku chcę złożyć wam życzenia najpiękniejszych i najweselszych świąt. Mam nadzieję, że te dni przyniosą wam ogrom powodów do radości i uśmiechu. Pamiętajcie, że jestem z wami i myślę o was wszystkich dziś i przez całe święta i dziękuję wam za to, że mogłam spędzić z wami kolejny grudzień. A teraz już chodźmy do Emilki i razem z nią przeżyjmy te ostatnie chwile tej wyjątkowej serii. Emilka od samego rana jest oczywiście w kuchni, bo zostały jej do przygotowania ostatnie potrawy. Tutaj czeka, aż ciasto się upiecze. I jak widzicie, jest już ubrana w jedną z moich ulubionych sukni. Ta suknia jest po prostu prześliczna, jest zielona, jest błyszcząca. No i mamy ciacho! Zobaczcie, pięknie udekorowane świąteczne ciacho. Tutaj może damy je na stół, dlatego że jak widzicie, stół też już jest przygotowany i czeka na naszych gości. Emilko, usiądź sobie może chociaż na chwilę, bo ty tutaj od samego rana na nogach, wiecie, porządki, jeszcze takie ostatnie mycie podłogi, ostatnie chwile w kuchni. Kolacja jest już przygotowana i tam czeka, wiecie, na dzisiejszy wieczór, bo jak widzicie, dzisiaj mamy gwiazdkę. Gwiazdkę, czyli taką moją wersję świąt simsowych. No i tutaj mamy oczywiście, że świąteczny nastrój. Mamy też wręczanie prezentów, no bo przecież pracowaliśmy nad tymi prezentami bardzo dzielnie. Mamy też zaprosić gości i jak widzicie, Emilka uwielbia te tradycje i dzisiaj oczywiście gości zaprosimy. No i mamy też wystawny posiłek, dlatego też właśnie ta kuchnia od samego rana. Emilka jest skoncentrowana, jak widzicie, jest pogodna, jeszcze te chwile wielkiego szczęścia nadejdą. I ja bym chciała może tak, wiecie, z samego rana wysłać życzenia. To będzie w formie SMS-ów, ale my wiemy, że Emilka na początku grudnia zamówiła materiały na kartki świąteczne, no i na pewno wysyła teraz, wiecie, życzenia kartki w formie kartek świątecznych, tak jak ja wysłałam życzenia do was i tak jak też od was życzenia otrzymałam. Bardzo się cieszę, że w grudniu udało mi się zorganizować taką akcję. Jeszcze po świętach będę odbierać kartki, które po prostu dotrą troszeczkę później i też będę oczywiście do was te kartki nadal wysyłać. Tutaj jeszcze musimy wysłać życzenia oczywiście do naszego pana Michała, pana strażnika leśnego, bo no też okazał się być tutaj bardzo, bardzo ważną postacią w tej naszej serii. Może też teraz na początku jeszcze, Emilko, zajrzymy do Matyldy. No właśnie, bo u Matyldy trzeba posprzątać. Święta, nie święta, zwierzęta muszą być zadbane, także chodź tutaj, Emilko, zajrzysz do Matyldy. Jej też musimy oczywiście złożyć świąteczne życzenia. No a poza tym w planach na dziś mamy odwiedziny u rodziców. Dlatego, że ze względu na narodziny małego Stefanka rodzice zostają na święta u siebie w domu, bo tak postanowili, tak chcą, chcą się nacieszyć właśnie tymi pierwszymi dniami życia naszego braciszka, dlatego my to oczywiście szanujemy i odwiedzimy rodziców właśnie teraz przed kolacją, no i później też w czasie trwania świąt, jestem pewna, że Emilka rodziców odwiedzi. No a my zapraszamy na dzisiejszy wieczór Franka i Angelę i właśnie tak spędzimy sobie ten gwiazdkowy dzień. Na pewno będzie bardzo, bardzo miło. Domek Matyldy jest już czysty, więc teraz pora zająć się samą Matyldą. Musimy ją wyczyścić, nakarmić, jeszcze wiecie, świąteczne strzyżenie i jakieś świąteczne rozmowy. Zapytaj lamę, co robi na wsi. Nie, no zapytamy Matyldę, jak tam, wiecie, plany, no bo ona na pewno też zaprasza gości, wiadomo, jak to Matylda. Matylda bardzo towarzyska lama. No i też sobie pogłaszczemy naszą przyjaciółkę. Bardzo się cieszę, że Matylda też tutaj miała swój udział w serii. Cieszę się, że nawet, wiecie, tak raz tupnęła nóżką, a właściwie
No, potraktowała Emilkę śliną, ale to było potrzebne w tamtym momencie. Także Matylda tutaj miała naprawdę też bardzo, bardzo ważną rolę w serii i przywiązałam się do niej. Wiecie, naprawdę bardzo się do niej przywiązałam. Nie wiem dlaczego, ale jakąś taką dobrą energię czuję od naszej Matyldy i będzie mi jej brakowało. Będę za nią na pewno bardzo, bardzo tęsknić. Zobaczcie ten uśmiech. No, Matylda, także tobie też oczywiście życzę wesołych świąt, tak, zjedz sobie świąteczne pyszności, pyszne, bardzo dobre. No i tak coś tutaj, chmurki się zbierają, wygląda jakbyśmy mieli mieć kolejną śnieżycę. Mam nadzieję, że nawet jeśli taka śnieżyca się pojawi, to nie będziemy mieli, wiecie, awarii prądu na święta. Chociaż z drugiej strony, wiecie, święta przy świecach to też całkiem dobry pomysł. O, widzicie, Matylda też jest w świątecznym nastroju, takim imprezowym. Także my tutaj pogłaszczemy, życzymy ci najwspanialszych świąt, Matylda, bądź zdrowa, bądź szczęśliwa, tak? I życzymy ci udanej gwiazdki, oczywiście, że tak. No a ty, Emilko, no cóż, no myślę, że już będziesz ruszać w drogę, bo rodzice czekają. Jesteśmy już u rodziców, jak widzicie, tata otworzył nam drzwi. No i Ewelinko, mamo kochana, jak ty się czujesz? Cześć, Rosie! Tak, jak widzicie, choinka jest udekorowana. Zapalimy sobie może wspólnie lampki na choince, później pośmiejemy się szczerze i głośno z mamą, ho, 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 właśnie tak, co tutaj jeszcze, podzielimy się nastrojem związanym z gwiazdką, z tatą, no i cóż, no tam jest mały Stefanek, widzicie, Stefanek sobie śpi, zapalimy lampki. Jej, niech zabłyśnie! Tak, yes. Pięknie! Widzicie, jak Edward się cieszy? O, jak miło! Dobrze. Przytulimy jeszcze mamę. Mama wygląda dobrze. Wydaje mi się, że mama też czuje się bardzo dobrze, jest uśmiechnięta. No i dobrze się czuje w tej nowej roli. Kochani rodzice, ja tutaj mam dla was świąteczny serniczek, bo wiem, że uwielbiacie, ale zanim przejdziemy do jedzenia, to może właśnie wręczymy sobie prezenty. I na początku chciałabym wręczyć prezent mamie i będzie to właśnie nasz haft krzyżykowy, nad którym tak bardzo Emilka pracowała. Mamo, proszę bardzo, przygotowałam dla ciebie prezent, a tak naprawdę spotkałam po drodze dzieciątko. I dzieciątko mi dało prezent dla ciebie. Mama się ucieszyła. No świetnie. Jej! Super. Teraz tato dla ciebie. Psy mile widziane, simowie tolerowani. Tak chciał los, tak chciało dzieciątko, żeby właśnie tata otrzymał od nas ten haft. No i zobaczymy, jak tam reakcja, tato. Proszę, to dla ciebie. Wesołych świąt! Widzicie? Prezent zielony, sukienka zielona. Jej! Ucieszył się tata. Spodobało mu się. No to super. No to super. To zjedzmy sobie. Zjedzmy sobie teraz kawałeczek sernika. Pieczony przez Emilkę. Taki pyszny. Bez rodzynek. Ja jestem team bez rodzynek. Dajcie znać, jak wy. Także sernik oczywiście. O, co smakuje? Wam? Nie ma rodzynek? To ja nie jem. Widzicie? Ewelinka jest team rodzynki. Nie ma rodzynek w serniku, to Ewelinka nie je. Nie ma. Co wy się znacie? Sernik z rodzynkami najlepszy. No, super. Może jeszcze coś sobie pośmieszkujemy. Podzielimy się nastrojem. Pewnie, że tak. Ho, ho, ho! I może byśmy sobie jeszcze... Zobaczcie, jaka tu jest miła atmosfera. Bardzo miła. Pośpiewamy sobie, bo Emilka tyle pracowała nad tym, żeby ładnie śpiewać. No. Maisy Grove, Maisy Grove. No Ewelinko, jestem pod wrażeniem! Wspaniale! No to jeszcze oczywiście musimy tutaj poprzytulać naszego braciszka Stefana, przytulimy, pokołyszemy, pogawurzymy, złożymy mu oczywiście też świąteczne życzenia. Nasza świąteczna grudniowa niespodzianka zarówno dla Emilki, dla Ewelinki, dla Edwarda, no i dla was też. O, Stefanku! Jak ja się cieszę. Zobaczcie, jak to uroczo wygląda. Jeszcze Emilka w tej czapce Mikołaja. Cudownie to wygląda.
Bardzo, bardzo się cieszę, że Emilka jest szczęśliwa i że spełnia właśnie teraz swoje świąteczne marzenia, będąc tutaj w domu u rodziców i dzieląc się z nimi tą niesamowitą, magiczną, świąteczną atmosferą. Ja nie mogę się doczekać, kiedy ja wybiorę się do moich rodziców właśnie w tym roku i znowu kolejny raz spędzimy razem Wigilię i pierwszy dzień świąt i na pewno będzie super, jak zawsze. O, właśnie tak, będzie super i tak się będę zachwycać. Mam nadzieję, że wy też. Już niedługo 15, czyli już prawie na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka i nie wiem jak u was, ale u mnie właśnie kolacja wigilijna zaczyna się zawsze wtedy, kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Pamiętam, że jak byłam mała, to zawsze podchodziłam do okna i wiecie, wypatrywałam tej pierwszej gwiazdki, żeby móc ogłosić, że pora zasiąść do wigilijnego stołu, tak jak właśnie teraz mama Ewelinka. Dlatego właśnie będziemy się już powoli żegnać z rodzicami. Jeszcze sobie troszeczkę pośpiewamy, ale właśnie już musimy uciekać, dlatego że Franek i Angela już niedługo przyjdą. No i właśnie z nimi spędzimy ten wieczór. O, widzicie, chyba Emilka dostała SMS-a. Halo, Emilka, my tam już czekamy. Także no co, no mamo, tato, braciszku, życzymy wam wesołych świąt, odpoczywajcie, cieszcie się tymi chwilami, cieszcie się tym wieczorem, spędźcie tutaj miło czas przy tej pięknej choince, cieszymy się, że sernik smakował, że prezenty się podobały, no i uciekamy do siebie, a ja wam bardzo, bardzo dziękuję za udział w tej serii. Zrobiliście po prostu Edwardzie i Ewelinko ogromną niespodziankę, której na pewno nie zapomnę do końca życia. Emilka jest już w domu i już nakrywa do stołu, jak widzicie. Mamy tutaj też kolację z rybą już przygotowaną, czeka na naszych gości. U moich rodziców zawsze jest takie tradycyjne nakrycie do stołu, jest też talerz jeden dodatkowy dla, wiecie, zbłąkanego wędrowca. Jest zawsze jakiś tam pieniążek pod talerzem, jest sianko pod obrusem, są też łuski karpia, także tutaj właśnie mama zawsze dba o to, żeby nakrycie było tradycyjne, są zapalone świece, są różne też dekoracje, no i kiedy ja przychodzę do rodziców, to pomagam mamie razem z moim bratem zanieść wszystkie potrawy na stół. No tutaj Emilka przygotowała właśnie już wszystkie potrawy, także myślę, że już najwyższa pora, żeby zaprosić naszych gości, zaprosić Franka i Angelę i zacząć świętowanie. No i są, zobaczcie, są nasi goście. Angela to już tutaj myśli o tym cieście, który tutaj jest na stole. Angela, ale poczekaj, aż zaczniemy. W ogóle zobaczcie, mają takie fajne różowe czapeczki Mikołaja i w ogóle tak się dopasowali trochę kolorystycznie. Witaj, siostra! No, mamy braciszka. Jak się cieszysz? Żartuj o dawnych czasach. No właśnie, kiedyś to byłyśmy tylko we dwie. Teraz mamy małego Stefana. Także to nam się porobiło. Rodzice nam zrobili niespodziankę ogromną, co nie? No właśnie tak. Fajnie, że jesteście. Tu się takie śmieszki już dzieją. Może sobie pośmieszkujemy. Podzielimy się właśnie jeszcze nastrojem. O, pośpiewamy sobie. A co? Pośpiewamy sobie właśnie tak zaraz na początku. O, Franek też! No cudownie, mamy wspaniałą atmosferę, ale ja jestem przekonana, że oni wszyscy są już bardzo, bardzo głodni, dlatego może zacznijmy właśnie od tego, żeby zjeść ten pyszny, wystawny posiłek przygotowany przez naszą Emilkę. I jest to kolacja z rybą, u mnie też na pewno będzie ryba, nie karp, będzie jakaś inna ryba na pewno, będzie barszcz z uszkami, będzie jedzonko, właśnie tak, jedzonko, zapraszam do stołu. Będzie barszcz z uszkami, będzie zupa rybna z grzankami, będzie kapusta z grochem, będzie kompot z suszu i będą na pewno też śledzie, sernik, moje ciasto świąteczne z kremem przygotowane, o którym wam już mówiłam. Także u mnie będą takie potrawy wigilijne, każdego roku są
takie same każdego roku, bardzo na nie czekam. Zawsze najbardziej czekam na barszcz, dlatego że uwielbiam barszcz wigilijny. Jest moim zdaniem przepyszny i to jest właśnie to danie, na które czekam najbardziej. Przed kolacją wigilijną dzielimy się zawsze opłatkiem. No tutaj Emilka zaśpiewała piosenkę razem z Angelą i Frankiem, także to właśnie jest takie nasze podzielenie się opłatkiem. No i cudownie, no i cudownie. Może... O, mama dzwoni! Co tam, mamo? Nie! Absolutnie nie! Rozważamy ostatnio staranie się o dziecko, co o tym myślisz? Niby tego chcemy, ale nie mamy pewności, to wielka odpowiedzialność, doradź mi. Mamo, to już było! To już przeżyliśmy! Nie, to nie jest dobry pomysł. Stefanek jest super i to nam wystarczy. Może to był jednak zły pomysł, żeby zostawić rodziców na święta? A może oni tak specjalnie? Wiecie co? A może oni tak specjalnie chcieli zostać sami w te święta? Dobra, podejmijcie decyzję samodzielnie. Zobaczymy. Emilko, powiesz nam kiedyś, co? Co tam się wydarzyło? Obiecujesz? Obiecuję, zgadza się z nami. No to super. Ja tutaj pozbieram te talerze i częstujcie się, weźcie kawałek świątecznego ciasta. U mnie zawsze po zjedzeniu tych właśnie pyszności wigilijnych i przed zjedzeniem ciasta jest moment na wręczenie prezentów, ale ja widzę, że Angela po prostu, wiecie, nie mogła się już oprzeć i bałam się, że mi tutaj nie poczeka na Emilkę i Franka, a powinniśmy zjeść wszyscy razem kolację wigilijną, dlatego niech sobie zjedzą ciasto, a za chwilę właśnie wręczymy prezenty. U mnie byłoby tak, że najpierw byłoby jedzonko, właśnie tak, potem byłoby takie niecierpliwe oczekiwanie na te prezenty, wręczenie prezentów, każdy u mnie po kolei otwiera prezent, żeby nie było takiego zamieszania, dlatego u mnie jest tak, że otwieramy prezenty po kolei. Zawsze jedna osoba rozdziela wszystkie prezenty, a później każdy otwiera. Obserwujemy nawzajem swoje reakcje, opowiadamy o swoich wrażeniach na temat tych prezentów, które u mnie przynosi dzieciątko. Wiem, że w różnych regionach Polski przynosi gwiazdor, aniołek, Mikołaj, u mnie przynosi dzieciątko. No dobrze, skoro jesteśmy w tym temacie prezentów, no to wręczymy prezent Frankowi, a później właśnie po prezentach u mnie przychodzi czas na kawę, na ciacho i na rozmowy, na spędzanie razem czasu. Czasami zdarzy się, że w Wigilię już tam bywało, że graliśmy w jakąś planszówkę, szczególnie jeśli ktoś dostał pod choinkę planszówkę, a jeśli nie, no to w pierwszy dzień świąt, właśnie sobie graliśmy. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Franek wydaje mi się, że się bardzo, bardzo ucieszył. Ho, 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 dokładnie tak. No to jeszcze Angela. Angela, tobie przypadł gnom w udziale. Właśnie tak, tak wyszło, no. Tak, chciało dzieciątko. Proszę, siostra, to dla ciebie wesołych świąt. Bądź szczęśliwa. Chyba się ucieszyła. Tak, ucieszyła się. No to cudownie, no to cudownie. Grudnik jest szczęśliwy, bardzo, bardzo dobrze. No i skoro już jesteśmy po tych prezentach, to może teraz zaparzymy właśnie kawy, co? U nas będzie to herbatka, także Emilko, chodź, zajmiesz się podaniem herbaty. Widzicie, u Emilki też zostało jedno puste nakrycie. To zupełnie tak jak u mnie, tak jak właśnie jest tradycyjnie. Bardzo się cieszę, że tak wyszło. Zaparzymy sobie coś, o, herbatę czarna smoła. To tak trochę jak kawa, wiecie? To tak trochę jak kawa, dlatego właśnie taką herbatę Emilka przygotuje, żeby było tak jak u mnie. Nalejemy, zapraszamy! Franek, Angela, chodźcie, herbata podana. Weź sobie, Emilko, filiżankę. A wy już uciekacie? Naprawdę już uciekacie? Ojejku, co to się wydarzyło? Tu się dzieją jakieś podejrzane rzeczy. No nic, wiecie, zjedli, prezenty dostali i uciekają. A może po prostu idą teraz do rodziny Franka? Być może, pewnie tak, bo bywa tak czasami, nie? Że się chodzi od rodziny do rodziny właśnie w Wigilię i że spędza się czas nie tylko na jednej kolacji wigilijnej. Dlatego, no może właśnie tak się tym razem wydarzyło i dlatego nam uciekli. No i skoro zostałyśmy same, to wiesz, nikt nie patrzy,
trzy, możesz sobie wziąć jeszcze jeden kawałek ciasta i niczego nie żałować. Zresztą właśnie w święta tak powinno być, że powinniśmy jeść i niczego absolutnie nie żałować. Żadna dieta nie obowiązuje poza dietą świąteczną oczywiście. Później myślę, że sobie pójdziemy, pośpiewamy jeszcze świąteczne piosenki, bo no wiadomo, że w wielu domach jest tak, że kolędowanie musi być. U mnie nie, ale Emilka po to ćwiczyła, po to się uczyła tego wszystkiego, żeby właśnie móc sobie pośpiewać i właśnie tak spędzić ten gwiazdkowy wieczór. Zobaczcie, jaki tutaj mamy klimat. Bardzo się cieszę, że właśnie tutaj taki klimat panuje, bo bardzo, bardzo mi na tym zależało, żeby ta seria była właśnie taka bardzo kolorowa, bardzo świąteczna. Chodź Emilko, popodziwiaj sobie światełka, dlatego że ja zawsze podziwiam światełka na choince u moich rodziców. Uwielbiam ich choinkę, jest zupełnie inna niż moja. Jest taka właśnie bardziej tradycyjna, czerwono, zielono, złota, są tam właśnie tego dekoracje o takim kolorze. Moja choinka jest jasna, jest biało, srebrno, złoto, szaro, różowa, także jest zupełnie inna niż ta choinka u rodziców. No i zobaczcie, za oknem pada sobie śnieg, Emilka sobie wspomina, jak to było kiedyś, jest zadowolona, bo udało jej się spełnić wszystkie założenia, jakie sobie przygotowała na ten czas. I tutaj właśnie kieruję pytanie do Was, bo na początku serii powiedziałam Wam, żebyście przygotowali sobie grudniowe, świąteczne, przedświąteczne postanowienie i jestem bardzo ciekawa, czy udało Wam się je spełnić. Dajcie znać tylko w komentarzu, czy tak, czy nie. Jeśli chcecie, to możecie się podzielić, jakie to postanowienie było. Ja Wam powiem, że ja jestem szczęśliwa, bo mi udało się moje postanowienie spełnić, tak, właśnie tak. I ogólnie udało mi się zorganizować cały grudzień dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam i jak sobie zaplanowałam. Emilka tutaj śpiewa nam naszą ulubioną świąteczną piosenkę, a ja chciałam już tak oficjalnie powiedzieć i ogłosić, że jest to ostatnia seria świąteczna na moim kanale. Przygotowałam pierwszy Game Mass Emilkowy w 2015 roku, później była świąteczna misja Anielki 2016 rok. Przygotowałam taką miniserię Sparkle of Hope. Później wróciliśmy do Emilki w 2020 roku, no i teraz właśnie kończymy moje świąteczne serie też serią z Emilką. To była niesamowita przygoda, niesamowita radość dla mnie, że mogłam się z Wami dzielić moimi świątecznymi wspomnieniami, że Wy dzieliliście się ze mną Waszymi świątecznymi historiami, wspomnieniami, planami, marzeniami i że tworzyliśmy ten klimat przez lata razem. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że udało mi się przygotować 5 takich serii i ta seria właśnie jest moją ostatnią. Mam oczywiście nadzieję, że będziecie bardzo, bardzo miło wspominać te moje świąteczne historie. Zrobiło się w ogóle teraz tak troszeczkę wzruszająco, no ale ogólnie bardzo się cieszę, że właśnie przy dźwiękach tej pięknej piosenki mogę zakończyć ten etap mojej historii na YouTube. Wiecie, coś się kończy, coś się zaczyna. Mam nadzieję, że te święta zostaną właśnie w naszych sercach na zawsze. Moi drodzy, tak jak powiedziałam, coś się kończy, coś się zaczyna. No my zaczynamy teraz te świąteczne dni i kończymy świąteczną historię Emilki. Dziękuję Wam za wszystko. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie historie, którymi chcieliście się ze mną podzielić. Dziękuję Wam za wszystkie kartki świąteczne, które do mnie przesłaliście i które zostaną ze mną na zawsze. Będą moją taką bardzo cenną YouTube'ową pamiątką. Dziękuję Wam za Waszą obecność na moich grudniowych streamkach i mam nadzieję, że będziecie do mnie zaglądać i będziemy się regularnie spotykać na Twitchu i tutaj na YouTubie w innych moich seriach, które oczywiście będą, które już mam w planach i mam nadzieję, że się Wam spodobają. Emilka w moim sercu zostanie na pewno na zawsze. Jest postacią wyjątkową, o której nigdy nie zapomnę.
przypomnę i cieszę się, że razem z nią mogłam dzielić się z Wami moimi świątecznymi wspomnieniami, a dziś jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt, życzę Wam wszystkiego dobrego, bądźcie szczęśliwi i kończę, jak zawsze. Mam nadzieję, że zarówno dzisiejszy odcinek, jak i cała seria podobała Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa!